Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku znowu dwoje ludzi było zastrzelonych, 19 było postrzelonych. Także Nowy Jork nie jest spokojny. Ta gazeta New York Post, no to w reportażach to podaje, że bandytyzm i strzelanina i zabici wzrosło to wszystko o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Postrzelenia były o 50% więcej, tak? Także nie jest spokojnie. Nowy Jork, nazywany również Wielkim i Jabłkiem, no to nie jest samotny, od 2020 roku, no to to wzrost bandytyzmu, wzrost zabójstw i morderstw w miastach amerykańskich, czy w Minneapolis, czy Los Angeles, czy Filadelfii, czy w Oregon, w Portland, Oregon, to jak popatrzycie na mapy w Ameryce, no to tutaj, jeżeli jest Atlantyk, tu jest Europa, tutaj jest Miami na dole, to od Pacyfiku. Oregon to jest właśnie ten stan poniżej stanu Washington z tej strony. Bardzo socjalistyczny, bardzo komunistyczny. Tam spalali miasto, stolica. Tam pełno jest bezdomnych, narkomanów, mieszkają pod autostradami. Klimat jest dosyć taki ciepły, bo to Pacyfik, tam śniegu za dużo nie ma, jest wilgotno, no ale tam właśnie było wzrost, jest dosyć spory. Ogólnie rzecz biorąc, zabójstwa i morderstwa w Ameryce wzrosły o 30% średnio na Amerykę. No i w tym roku tylko od stycznia do powiedzmy maja 24%. W Chicago to był najgorszy rok od około 60 lat, no to był najgorszy okres w Chicago pod względem morderstw. Jeżeli człowiek tak się normalny przypatrzy i popatrzy, skąd są te źródła, skąd są te przyczyny tego bandytyzmu, tych morderstw i zabójstw, no to jedną z przyczyn jest panika 19, te kompletne zamknięcie całego narodu, całego kraju, no i do tego cały ten cyrk komunistyczny, który doprowadził, że wyzwolił tą grupę terrorystyczną, Czarne Życie Znaczy, po tym jak George Floyd, zawodowy kryminalista, został w zasadzie, zmarł w szpitalu, bo był trzymany kolanem przez 9 minut i był proszony, żeby się poddał, żeby mógł być aresztowany. No oczywiście prasa komunistyczna kłamie, bo on był zaresztowany za to, że dał $20 fałszywych Hindusowi w delikatesach. Policja go spokojnie zaresztowała, on niespokojnie wyskoczył z radiowozu, później się szarpał, wcześniej siedział z dealerem narkotyków, no ale ta osoba, która filmowała te przyciśnięcie, dostała od komunistów nagrodę Pulitzera, czyli z Uniwersytetu Columbia, no ale ta śmierć tego bandziora, tego ćpuna, spowodowała, że po prostu Ameryka płonęła. No i policja zaczęła się wycofywać z obrony. Jak zaczęła się wycofywać z obrony, no to w wielu tych dzielnicach po prostu bandytyzm automatycznie zaczął następować. No i teraz to jest pytanie, czy to jest wyjątek, czy to jest reguła, czy to wszystko idzie normalnie tak do góry, do przodu. Czy to ma jakieś, przepraszam, trendy wzrostu, czy nie? No od lat 1960 do 1990, no to był nieustanny wzrost, wzrastało to co roku troszeczkę szło do góry, no i dzisiaj no to część ludzi ma nadzieję, że to jest inaczej niż to było te lata 60, 70, 80, 90, że teraz no to troszeczkę skacze do góry, skacze do dołu, no to tak jak z ilością
zmarłych na COVID. No, ja jestem przekonany, że wszystko to, co dużo więcej ludzi zmarło, no to już nie umrą za pół roku, za rok czy za dwa i po prostu będzie dużo mniej. Ale teraz, czy taka jest prawda, że to po prostu jest przez ostatnie 10-15 lat podobnie, tak statystycznie na parę lat? No zobaczymy. Pomiędzy latami 2000 i 2019 ilość morderstw na milion, no to było mniej więcej około 50-60. A jak się porówna z tym, z okresem 1960 rok, 1980, no to było mniej więcej 100 morderstw na milion. No dlaczego to tak było? No między innymi to było dlatego, że w latach 60 no to ci wszyscy urodzeni po wojnie, no wojna no to był tak zwany baby boom, czyli dzieci rodziły się na prawo i lewo, no bo wojna się skończyła, w Ameryce mieli też ten entuzjazm nowych czasów, entuzjazm pokoju, także w latach 60 ci urodzeni po wojnie, w latach 60 70 1960 70 to byli właśnie nastolatkowie, młodzi ludzie, no i to było to, że gorąca krew w niektórych dzielnicach, w niektórych ludziach działała. Później lata 70, 80, no to doszło do tego kokaina i ten krak kokaina. Z Kuby dużo Castro wypuścił bandziorów, no o tym to się tak nie mówi, ale w zasadzie Miami Vice, no to przyczyną dla tego bandytyzmu i tych narkotyków, no to są kryminaliści wypuszczeni przez Castro, którzy wylądowali w Ameryce. No, to jest czarna strona historii amerykańskiej, ale no, nieprzyjemna, dużo ludzi o tym nie mówi. Teraz demografia amerykańska, no to się zmienia. Ludzie się starzeją. W Ameryce nie ma w zasadzie, jest negatywny wzrost populacji. Wiadomo, że emeryci no to nie są pierwsi do bandytyzmu, do strzelania. Także wszyscy ci eksperci i wszyscy ci fachowcy no, starają się zmienić te wyniki statystyczne, no ale jak można zmienić wyniki statystyczne? No nie da rady zmienić, dlatego że długo już nie ma kary śmierci, a w wielu stanach jest idiotyzm taki liberalny, socjalistyczny i po prostu wypuszczają ludzi kryminalistów wypuszczają za przestępstwa. Także w Ameryce taki trend jest, że z kryminalistów to robią ofiary, a z policjantów robią kryminalistów. Tak? Także no nie będzie lepiej. Społeczeństwo, te grupy kryminalne to się rozbestwiają. To zaczyna się takie tworzenie idealnego takiego sztormu. No i to się skupi. Prędzej czy później wybuchnie. W zeszłym tygodniu taki przypadek był, że potrójne zabójstwo w Austin w Teksas, no to był człowiek, który został wypuszczony wcześniej za karą grzywny, za niezły inne przestępstwa. W Michigan zaresztowany był w mieście Flint człowiek, który zabił 13-letnią dziewczynę i zgwałcił ją matkę, no to jest zawodowy bandyta, zawodowy kryminalista, nieustanny gość więzień, no ale też został wypuszczony parę dni wcześniej. Także ta fala przestępstw, no to nie jest, to jest stworzona przez polityków, jest stworzona przez biurokratów, jest stworzona przez tych wszystkich liberałów z krwawiącymi sercami, jest sfabrykowana, jest wyprodukowana, jest produktem ludzi, którzy są nienormalni. W Kalifornii były takie głosowania, był taki plebiscyt.
No i oni ustalili, że w zasadzie kradzież czegokolwiek wartości poniżej $950, no to jest przekroczeniem. Jest przekroczeniem, a nie jest przestępstwem. No i jako przekroczenie, no to w zasadzie nie ma żadnej kary. Sklepy nie biją się w zasadzie. Są na internecie, w YouTube najróżniejsze filmiki, kiedy przychodzi jakiś złodziej, bierze torbę, pakuje wielką torbę żeglarską rzeczy, czy jakieś innych i jakieś inne skrzynki, no i wychodzi z tych sklepów, no i tam właściciele nie chcą się bić, nie chcą walczyć. W San Francisco gazeta taka opisywała, że Walgreens, no to jest taki wielki sklep, ma kosmetyki, ma różne apteki, ma rzeczy takie podstawowe, no to w San Francisco zamknęli 17 sklepów w ciągu 5 lat. No dlaczego? Dlatego zamknęli, że złodziejstwo w San Francisco jest po prostu 4 razy większe niż w całym kraju. No i sklepy wydają 35 razy więcej na służbę bezpieczeństwa w tych sklepach, no i oni nie mogą wygrać, no to po prostu jak nie mogą wygrać, no to zamykają te sklepy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że cały ten bandytyzm, no to jest w biednych dzielnicach, w dzielnicach w sumie, gdzie ludzie potrzebują te sklepy. No i jak te sklepy są zamykane, no to nie ma sklepów, nie ma też i pracy, no bo tam zatrudniali lokalnie. Także kontrola bandytyzmu, kontrola przestępstw kryminalnych, no to w zasadzie jest bardzo ważna, żeby ludzie po prostu czuli się bezpieczni i te miękkie serca, krwawiące serca liberałów, no to w zasadzie niszczą społeczeństwo. Mają miękkie serca, ale społeczeństwo, które politycy czy urzędnicy, którzy pozwalają na społeczeństwo, no to kryminaliści to wykorzystują i najbardziej biedni w tym wszystkim są ci uczciwi ludzie, którzy w tych miastach, miasteczkach mieszkają, w tych dzielnicach, no bo przez to, że bandyci nie są karani, no to wszyscy są karani. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z innymi o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na konserwatystów, nie głosujcie na liberałów, nie głosujcie na socjalistów, nie głosujcie na tych wszystkich lewaków. To jest po prostu banda nienormalnych ludzi, którzy właśnie robią takie rzeczy jak niekaranie kogoś, kto ukradnie za $950. No, czyli oni są przeciwko właścicielowi sklepu, no bo kto otworzy sklep, jeżeli może stracić $950 raz za razem i nic nie może z tego zrobić. No jest to po prostu antyspołeczne działanie. Komuniści, socjaliści, liberałowie to są nienormalni ludzie. To są nienormalni ludzie. Oni wierzą, że robią dobrze, ale nie robią dobrze. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się, co się dzieje. Patrzcie się na benzynę, patrzcie się na Bidena, patrzcie się na wtopy jego, patrzcie się na swoje podatki. Także patrzcie się na te sklepy, które są zamykane, dlatego że socjaliści uważają, że ukraść $950 to nie jest przestępstwo, tylko że to jest małe przekroczenie. Jak dla właściciela sklepiku $950 może być przekroczeniem? Zdrowia dla normalnych.